Dzisiejszy trochę dłuższy fragment z Dziejów Apostolskich jest kontynuacją tego, co usłyszeliśmy wczoraj o uzdrowieniu tego człowieka, któremu to uzdrowienie zagwarantował przez wstawiennictwo, przez głoszenie dobrej nowiny, przez głoszenie mocy Jezusa Piotr Apostoł. Możemy w tym dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich odkryć, że to wszystko ma taką strukturę głoszenia dobrej nowiny, także dzisiaj. Zacznijmy od tego, że zaczyna się to od znaku. Tak jak Jezus zapowiadał, posyłając apostołów, że tym, którzy będą głosić dobrą nowinę, aż po krańce świata, będą towarzyszyć znaki. I wymienia przykładowo znaki. Takim znakiem dzisiaj podczas głoszenia dobrej nowiny, zbawienia, doprowadzania kogoś do wiary jest świadectwo. Jest świadectwo o tym, że człowiek doznał uzdrowienia, bo prosił, bo modlił się, bo ofiarował Bogu, ale także uzdrowienia nieraz duchowego. Bóg uczynił w moim życiu to albo to, przemienił mnie, opierałem się. Bóg swoją łaską zmienił moje życie. To jest potrzebne po to, ażeby ten człowiek, który słucha głosiciela Ewangelii, uwierzył w to, że rzeczywiście Jezus jest wybawicielem od wszelkiego zła, ale także jest Panem. Rzeczywiście jest Panem. Nie można tego rozdzielać albo też zapominać o jednym. Człowiek, który by wierzył tylko, że Jezus jest wybawicielem, a nie jest Panem, ten człowiek może potraktować zbawienie jako coś, co jest z zakresu magii. To nie jest związane z tym Bogiem jedynym, który jest Panem całego świata, do którego dążymy i który chce nas przyjąć do swojego domu. A więc to bardzo ważne jest, czytamy w tym dzisiejszym fragmencie, przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły, imię Jezusa. Wiara wzbudzona przez Niego dała Mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. To jest punkt wyjścia do tego, ażeby wzywać do takiej wiary w tego Jezusa, który takie rzeczy może uczynić, ażeby osiągnąć zbawienie. Celem tego przyjęcia wiary jest przyjęcie łaski pojednania z Bogiem, jest stanie się dzieckiem Bożym i jest życie według tego, jak Jezus pokazuje to swoim życiem na kartach Ewangelii. Do tego prowadzi także wezwanie do uznania swojej słabości, niewystarczalności, grzeszności i potrzeby pojednania z Bogiem. Mówi Piotr: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych. Jest potrzebne w tym naszym wyznaniu wiary właśnie to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, ale to z tego powodu, że jest grzech człowieka, jest całej ludzkości, wszystkich, którzy zostali stworzeni i przeznaczeni do zbawienia, a popełnili grzech. Jest potrzebne to uznanie swojej grzeszności, zanim człowiek wyzna wiarę w tego, który ten grzech zgładził, który doprowadził do pojednania, który otwarł drogę do zbawienia. Słyszymy tu oczywiście teksty takie, które są zrozumiałe dla tych pierwszych słuchaczy, którzy byli przygotowywani przez pisma, przez proroków, a które my nie bardzo potrzebujemy w momencie, kiedy chcemy kogoś doprowadzić do wiary. Końcowe wezwanie jest bardzo ciekawe, bo jakby ten rys działania Jezusa dla kogoś, kto Go wybiera, kto Go wyznaje, kto się Mu poddaje, oddaje Mu swoje życie, ten rys jest zupełnie niezauważalny. Oto tak kończy to wezwanie święty Piotr. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama:
błogosławione będą w potomstwie Twoim wszystkie narody ziemi. Dla Was najpierw wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z Was w odwracaniu się od grzechów. Znamy takiego Jezusa, że nam błogosławi w odwracaniu się od naszych grzechów. Wtedy, kiedy uznamy Go za Zbawiciela i za Pana i kiedy poddamy Mu nasze życie i będziemy w każdym momencie podejmować taką decyzję, taki wybór, jaki On chce. Wtedy błogosławi nam w naszym nieustannym odwracaniu się od grzechów. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.